Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj otwieramy sobie list do Rzymian i szybciutko wskakujemy do 12 rozdziału tego listu. Czytamy pierwsze dwa wersety. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, apostoł Paweł do kościoła w Rzymie powiada: wzywam was, czyli nie proszę was, nie zachęcam was, ale wzywam was, to jest niemalże nakaz. Niemalże nakaz. Bracia, macie przez Boże miłosierdzie składać ciała swoje jako ofiarę żywą. Po pierwsze, przez Boże miłosierdzie. Dlatego, że Bóg się nad wami zlitował. Bóg się nad wami zlitował. Okazał wam łaskę. Bóg pochylił się nad waszym nędznym życiem i wydobył was z tego nędznego życia do zupełnie nowego życia. To właśnie stało się w przypadku Rzymian, wierzących Rzymian oczywiście. No i mamy tutaj pewien problem. Jak składać swoje ciała jako żywą ofiarę? Pozornie to brzmi jak pewnego rodzaju zaprzeczenie. No bo kiedy się składało ofiarę, to ona musiała być martwa. A tu jest mowa o żywej ofierze. Właśnie na tym rzecz polega, że my jesteśmy teraz, kiedy jesteśmy nowonarodzeni, kiedy jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy wreszcie żywi. I ten żywy człowiek ma być składany w ofierze Bogu. Przede wszystkim jego ciało ma być składane w ofierze Bogu. Dlaczego ciało? Ano dlatego, że nasze ciało nie jest tym ciałem przemienionym, takie otrzymamy kiedyś, ale jest tym ciałem, które można powiedzieć, że pamięta, w cudzysłowie oczywiście, pamięta nasze stare życie. I wszystko, co jakiekolwiek zło, które chce przyjść do naszego życia, będzie przychodziło przez nasze ciało, przez nasze zmysły przede wszystkim. Te nasze zmysły, to nasze ciało ma być składane nieustannie, codziennie Bogu w ofierze. No tak, ale jak to zrobić? Bardzo prosto. Oto otwieramy sobie list do Filipian 2:13 i tam czytamy. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Bóg nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwej. Bóg doskonale zna nasze słabości. Bóg doskonale wie, że to przez nasze ciało do naszego życia może przejść wszelkie zło. Dlatego mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, składaj to ciało w ofierze każdego dnia. Jest tam napisane, że to ma być ofiara święta, miła Bogu. I tak naprawdę oznacza to naszą duchową służbę Bogu. Pamiętajmy, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy kapłanami nowego przymierza, a kapłan nieustannie składa ofiarę. Kapłan starego przymierza składał ofiary z tego, co mu przyniesiono. Kapłan nowego przymierza składa ofiarę z samego siebie. Każdego dnia, w każdej chwili. Druga ważna rzecz. Bóg daje nam pragnienie i daje nam siłę do tego, aby ta ofiara mogła być nieustannie składana Bogu. A więc Bóg nie stawia przed nami czegoś, co jest niewykonalne, ale stawia nas przed decyzjami, które są oparte na wierze. I wystarczy posłuchać Pana Boga i wykonać to, co On nam zlecił do wykonania. Jaki jest cel tego? Drugi werset powiada, że
mamy nie upodabniać się do tego świata, ale przemienić swój umysł. Przemienić swój umysł. Jeżeli niczego nie zrobimy ze swoim życiem, to musimy, podejmując decyzję każdego dnia, odnieść się do jakiegoś punktu odniesienia. I tym punktem odniesienia w przypadku ludzi, którzy nie znają Boga, jest ten świat. To jest moda codzienna, to są zwyczaje codzienne. Ludzie nie chcą się odróżniać, chcą być niestety w tłumie. Czują się tam bezpiecznie i jednocześnie czują, że są akceptowani, bo wszyscy tak myślą, wszyscy tak robią, wszyscy tak postępują, no to my też. Ale ten punkt odniesienia prowadzi nas do śmierci. A Bóg mówi, zmień swoje myślenie. Więc musimy mieć inny punkt odniesienia. I tym punktem odniesienia jest Słowo Boże. I znowu Filipian 2,13 powiada, że Bóg wzbudza w nas chcenie, pragnienie i wykonanie. Czyli Bóg kieruje nas do Słowa Bożego. Jak to robi? Duch Święty zamieszkuje w tych, którzy są zrodzeni na nowo. My jesteśmy wtedy świątyniami Ducha Świętego. I to Duch Święty przypomina nam nieustannie nauczanie Jezusa, wyjaśnia je. To Duch Święty, jak już powiedzieliśmy, daje nam chcenie, daje nam wykonanie, prowadzi nas. Duch Święty wypełnia nas pokojem. To wszystko sprawia, że nasze myślenie zaczyna się zmieniać. Przestajemy myśleć tak jak ludzie tego świata. Zaczynamy myśleć tak, jak uczy nas tego Słowo Boże. I to nie koniec. I w tym momencie zaczynamy dostrzegać coś, czego wielu tak zwanych wierzących nigdy w swoim życiu nie potrafi dostrzec, dlatego że nie narodzili się na nowo i nie byli Bogu posłuszni. Otóż mamy nauczyć się rozróżniać, co jest wolą Bożą. Ja nieustannie mam rozmowy albo nieustannie koresponduję z ludźmi, którzy mówią, że są wierzący, a popełniają tak nieprawdopodobne błędy, no, które no, nie mogą być popełnione przez ludzi wierzących i oni nie widzą w tym nic złego. A kiedy im się przedstawia, że człowiek wierzący tak nie postępuje, owszem, zdarzają się tacy, którzy się denerwują, ale większość tych ludzi mówi, no ale nikt nam nie powiedział. No ale ludzie, no jak wam można było powiedzieć, skoro wy nie słuchacie Słowa Bożego, a nawet większość z was nie jest narodzona na nowo i wy w ogóle nie wiecie, czego Bóg od was chce. A czego Bóg chce? Bóg nie chce wcale tego, żebyście robili to, co dobre. Bo to jest norma. To jest pewne status quo. Człowiek wierzący nie schodzi poniżej tej normy. Ale w człowieku wierzącym budzi się pragnienie, aby czynić rzeczy miłe Bogu. Aby czynić coś, co Bogu się podoba. I my musimy nauczyć się rozróżniać pomiędzy tym, co dobre, a tym, co miłe Bogu. Ale to jeszcze nie koniec, bo są rzeczy, które Bóg, czy do których Bóg chce nas prowadzić. Przecież Biblia nas przekonuje, Nowy Testament, że mamy być doskonali w Chrystusie. I Nowy Testament mówi nam o tym wyraźnie. I mamy nauczyć się rozróżniać pomiędzy tym, co miłe Bogu, a tym, co doskonałe. Jakże to zrobimy, jeżeli nie jesteśmy narodzeni na nowo, jeżeli nie słuchamy Boga, jeżeli nie przemieniamy swojego umysłu, jeżeli Słowo Boże nie kształtuje naszego sposobu myślenia, jeżeli nasza decyzyjność nie jest kształtowana właśnie przez Biblię, to jak możemy rozumieć w ogóle, co jest dobre, a dopiero co myśleć o tym, aby postępować tak, żeby to było miłe Bogu, a cóż dopiero myśleć o doskonałości? Drodzy bracia i siostry, my sami tracimy, można powiedzieć, przez palce, nam przecieka to nasze człowieczeństwo, ta nasza wielkość w Chrystusie. Przecież my jesteśmy koroną Bożego stworzenia. W Jezusie Chrystusie jesteśmy odtworzeni właśnie do tego stanu,
w jakim kiedyś przebywał Adam. Nie marnujmy tego. Nie chcę mówić o jakimś potencjale, bo to się źle kojarzy, ale my naprawdę jesteśmy kimś niezwykłym jako ludzie narodzeni na nowo. Nie jesteśmy żadnymi przeciętniakami. My nie mamy się wczołgać do wieczności. My mamy do wieczności wchodzić z podniesioną głową, z uwielbieniem na ustach, jako zwycięzcy, jako ludzie świadomi tego, co stało się w naszym życiu. Jako ci, którzy pragną być doskonali, którzy są dumni z tego, co Bóg zrobił przez Jezusa Chrystusa w ich życiu. Czy tak właśnie żyjesz? To czemu tak nie żyjesz, jeśli tak nie jest? Jaki znajdujesz powód, dla którego tak nie żyjesz? Bo co? Bo się nie da? Nie ma rzeczy niemożliwych dla tych, którzy uwierzyli. Czy Biblia tak nie uczy? No uczy tak. Drodzy bracia i siostry, przestańmy zachowywać się jak ci, którzy niczego nie potrafią, nie rozumieją, do niczego się nie nadają, a zacznijmy żyć takim życiem, jakie Bóg przez Jezusa Chrystusa nam zaoferował. Korzystajmy z tego w całej pełni. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.